Włochy wznawiają jeden z największych projektów infrastrukturalnych Europy – budowę mostu nad Cieśniną Mesyńską. Po dekadach planowania i latach przerwy most, który ma połączyć Sycylię z kontynentalną częścią Włoch, zyskał szansę na realizację. Most ten był już w fazie planowania od dziesięcioleci. W 2013 roku zrezygnowano z projektu ze względu na kryzys gospodarczy i konieczność ograniczenia długu publicznego. Teraz włoski rząd ponownie zdecydował o jego realizacji i przeznaczy na to aż 12 miliardów euro. Minister gospodarki Włoch ogłosił, że inwestycja będzie rozłożona na kilka lat, a pierwsze transze zostaną wypłacone już do 2026 roku. Według założeń most na Sycylię ma być gotowy w 2032 roku. Most o długości 5 km będzie miał przęsło centralne liczące aż 3,5 km. Szerokość jezdni wyniesie 60,4 metra z trzema pasami ruchu w każdym kierunku, a także drogami obsługowymi i dwutorową trasą kolejową. W ramach projektu powstanie także 20-kilometrowa linia kolejowa. Obecnie podróżni muszą dostać się na wyspę samolotem lub promem. Nowy most umożliwiłby dostanie się na Sycylię samochodem lub pociągiem. Co godzinę z mostu mogłoby korzystać nawet 6 tysięcy samochodów osobowych i ciężarowych. Budowa mostu wywołuje jednak duże kontrowersje. Przeciwnicy obawiają się, że most w aktywnej sejsmicznie strefie może być niebezpieczny i stanowić zagrożenie dla środowiska oraz lokalnego krajobrazu. Wzbudza też wątpliwości, czy warto przeznaczać tak ogromne środki na ten projekt. Czy most nad Cieśniną Mesyńską stanie się symbolem nowoczesnych Włoch, czy może okaże się kolejną niepotrzebną i kontrowersyjną inwestycją? Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach.